Klan, odcinek 3865. W Paryżu dramat. Co zrobi Irmina? Czy Janusz kiedyś odzyska przytomność? Co się wydarzy? W 3865 odcinku Klanu Irmina opowie Bognie, jaka katastrofa przydarzyła się jej w mieście świateł. Przemęczony ponad swoje siły, Janusz straci przytomność. Sprawdź, co się wydarzy. Klan, odcinek 3865, w poniedziałek, 18 października 2021 roku, o godzina 17:55 w TVP1. Sprawdź program TIF. Z samego rana do Wigi dzwoni Janusz, żeby umówić się na wymianę części w maszynie dentystycznej. Paweł wspomina niespodziewaną wizytę zięcia w piątek. Wiga stara się go bronić. Po południu opowiada Pawłowi, jak Janusz sprawnie pozbawił ją kłopotu i jeszcze nie chciał za to pieniędzy. Paweł nie podziela entuzjazmu żony. Bogna dziękuje Irminie za prezent z Paryża. Irmina opowiada o pechowym złamaniu obcasa i o tym, jak uratował ją prezes Rutka. Kupili nowe buty w superekskluzywnym butiku i oczywiście, ona nawet nie zna ceny. Jednak nie chce tak zobowiązujących prezentów i będzie się upierała, żeby zwrócić pieniądze. Wieczorem łączy się przez internet z Andrzejem i przyznaje, że spędziła weekend w Paryżu. Anna bardzo chce, żeby Gustaw u niej zamieszkał, ale nie daje mu jeszcze ostatecznej odpowiedzi. Co prawda Wiga potwierdziła jej odczucia, że to bardzo dobry pomysł, ale jeszcze trzeba chociaż powiadomić rodzinę, Iwonkę, no i Witolda. Gustaw informuje, że właściwie to ma już chętnych na wynajem swojego mieszkania. Paulina dostała dzisiaj pozytywną odpowiedź na aplikację w sprawie pracy. Chcę o tym uroczyście powiadomić Jacka. Przygotowuje kolację. Jacek wraca zmęczony z banku i w łazience traci przytomność.